czwarta rano. Przespaliśmy w sumie 8 godzin, więc powinno być dobrze. Więcej jak ja spałam od 18. No tak, to Maja z 10. Ja się obudziłam o północy już wyspana. Tak, ale udało się dospać do czwartej. Idziemy na wschód słońca. Tak, bo mieliśmy być na zachód, ale wszyscy nam to odradzili i byliśmy też zmęczeni i dobrze wyszło. No. W ogóle noc tutaj to jest pełna po prostu odgłosów, jakich, ja nie wiem, budziłam się, bo jakieś dziwne zwierzęta skrzyczały, jakieś psy w ogóle wyły. Są mopki słychać co chwila. Żaby. No, no, żaba to przyszła nam na spłuczkę. Dobra, idziemy, cześć. Przywitanie na Sylwestra Pro. Dzień dobry! Dzień dobry! Wariaty! Cicho! Spokój! Tam nasz kierowca mówi, że pójdzie z nami. Cicho! Nie kłócić się! Dostałem taką narzutę, bo przechodzimy przez świątynię. Normalnie byśmy musieli na boso tutaj iść, ale przez to, że jest jeszcze noc, to możemy iść w butach, bo są małe węże podobno. I żeby nie nadepnąć na biedaka. Pieski nam towarzyszą. Idziemy. W tamtą stronę. Pieski idą z nami. Nawet czekają z nami. Mhm. Jak się zatrzymujemy. Musieliśmy kupić bilety. 1000 rupii kosztuje. Jedna. Jeden dla jednej osoby. Więc około. Ile to jest 1000 rupii? 200 zł. No właśnie. O. Nie wiem się. Wiecie co? Siedzimy na górze. Wschodzi słońca. Szepczemy, bo chcemy być cicho, a nie jak Portugalczycy, którzy gadają głośno i coś do piesków infantylnie. Tak, a ten piesek się położył na pleckach i był do góry brzuszkiem. W ogóle one weszły tu na górę z nami, a to naprawdę nie było, to było takie łatwe wyjście. Pieski tutaj są górołazy. Tak. Górkołazy. Dobra, patrzcie jak to wygląda. Tam mamy Sigirię, zrobiliśmy sobie zdjęcia, nasz przyjaciel z tuktuka nam zrobił. Dźwięki tutaj to po prostu jest jakaś magia, zresztą pewnie wam je tu wkleimy. Słychać może nawet małpy, jakieś naprawdę, cały zwierzyniec. Przeszły zresztą małpy tutaj, też do nas. Nie no, super w ogóle, mega klimat. Nawet Polaków spotkaliśmy, pozdrawiamy, może oglądacie jakimś cudem ten filmik, robiłam wam zdjęcie. Podobno ładne, z tego co słyszałam po reakcjach. No i co, i idziemy zjeść śniadanie i będziemy... A, i w ogóle dzisiaj jedziemy w kierunku Eli. Więc praktycznie codziennie gdzieś będziemy jeździć, tam chyba dwa razy jesteśmy po dwa dni gdzieś. Patrzcie jakie mamy słońce. Bo
właśnie już zeszliśmy. Zeszliśmy? Zszedliśmy. Zeszliśmy. Boże, nie wiem. Zeszliśmy. Czwarta rano była i musiałam wstać. Nie wiem, nie umiem po polsku, już umiem tylko po strilankijsku. Nie, no dobra, musieliśmy teraz zdjąć buty, bo jak się wchodzi, to nie trzeba było, bo przez świątynię przechodzimy, nie trzeba wtedy zdejmować butów, bo ze względu na węże, których nie widać, jak jest ciemno. Teraz musieliśmy, więc jakieś, nie wiem, 20 metrów trzeba było przejść bez butów. I co, jedziemy na śniadanie. A tak to wygląda. Jak jeszcze tak gwoli wytłumaczenia? To jest tutaj, jesteśmy jakby pod górą. Tu się przychodzi i są schody, tam się zaczynają. I 20 minut około się idzie na górę. No, ulubiona część dnia. Wracamy na śniadanie. Tuktuki stoją. My mamy swojego. Wszedł z nami ziomal. Elegancko. Tu widzę, biznes już kwitnie. Wszyscy czekają na swoich. Psy tutaj walczą z małpami ostro. Idziemy do swojej fury. Zobaczcie, to jest Lion Rock, czyli Sigiriya. To widzieliśmy. Z góry. Idziemy się umyć, spakować, zjeść śniadanko. Ogólnie powiem wam, że tu ciągle coś słychać. Jakby ten cały domek chodzi, mam wrażenie. Jakie zwierzęta słychać, co? Tak, małpki. Małpki, ptaszki, jakieś, nie wiem, myszoskoczki. I ogólnie jak na przykład Pasza wczoraj coś robił w łazience, coś, mył się po prostu, to ja leżąc na łóżku czułam, jak ono się tak macha, nie? Więc po prostu ten dom stoi na tym drzewie, oparty o jakieś tam jeszcze kilka bali, ale no to jest wszystko taka konstrukcja ruchoma, mam wrażenie. Jak są, na przykład jest wodne łóżko, to takie, taka wodna chatka na dużej ławce. Jesteśmy głodni. I mam nadzieję, że tu będzie jakieś śniadanie typowe właśnie stąd. Wiem, że oni mają tendencję do podawania takich English breakfast i liczę na to, że będzie jednak to śniadanko takie strilankijskie, prawdziwe. Jakby gotowali dla siebie. Dobra, dostaliśmy śniadanie. Nie udało się dzisiaj strilankijskiego, wszystko jeszcze przed nami. Jemy kontynentalne. Takie, jak oni myślą, że pewnie my jemy. Ale są ich owoce, więc też nie jest źle. Ja lubię mocną herbatę, czarną. To jest właśnie taka. Wydaje się przynajmniej po kolorze. Ale jest gorąca. No, fajna, mocna. Hej, hejka, jesteśmy po śniadaniu. Jedziemy w stronę Badulli. To jest obok Elli. Jedziemy za 9000. Podróż około 4 godzin. Początkowo mieliśmy jechać za 12, bo tak nam pan mówił, że tyle weźmie kierowca, ale wzięliśmy Pick Me i się dogadaliśmy. Więc jesteśmy zadowoleni. Wiadomo, byłoby taniej autobusem bądź pociągiem, ale niestety, jesteśmy tu tylko tydzień, więc po prostu kombinujemy jak możemy, żeby jak najszybciej się przetransportowywać. I co? Czyli reasumując, Pick Me wychodzi 30% taniej, ale ciężko jest go złapać, bo to działa na takiej zasadzie, że kierowca musi skądś przyjechać tu na przykład i zaakceptować jazdę gdzieś tam dalej i on stamtąd znowu bierze, bo jak miejscowy na przykład by nas zawiózł tam, to on jakby wraca na pusto. Tak oni działają, bo nie mają tego Pick Me na przykład, nie? Więc dlatego to Pick Me jest tańsze. Że kierowca jakby zarabia w dwie strony. Trochę mniej, ale tak. Wtedy jest tak. No i ogólnie plan jest taki, żeby pojechać do tej Badulli z tego względu, że Badulla, ona jest jakby o, nie wiem, o kilkadziesiąt kilometrów dalej od Elli, ale my po prostu chcemy mimo wszystko, mimo braku czasu przejechać się tym pociągiem, więc weźmiemy sobie z Badulli, gdzie jest w ogóle bardzo ładny widok, w ogóle ten Nines Arch
bridge jest jakby, tam jest najlepiej widoczny. I właśnie stamtąd chcemy wziąć sobie, że tak naprawdę zaliczymy taką półtora godzinną jazdę pociągiem, więc takie trochę dwa w jednym zrobimy, że szybko się przetransportujemy, ale jednak z tą jazdą pociągiem, więc stąd ta Badulla. Ale spanie mamy już w Elni. Tak. I zostajemy tam na dwie noce, nie na jedną, więc też troszeczkę takie rozprężenie będzie. Co byśmy sobie jeszcze nałożyli? Mogę dopadać, tak? To jest chyba jakiś chlebowiec. Ja bym takiego spróbowała. I bym spróbowała jeszcze takiego może. I chyba tego. Jak więcej chyba nie mam fazy. Bardzo fajny, mocny i kiszona cytryna. Ktoś mówił, że Lunar Day, coś tam, nie wiem, jakiś dzień chyba w pełni. Nie wiem, czy oni to zasypują solą i wodą i kiszą. Tak, Michał zjadł. Miasto. Tak, na miasto. Tu jest ładny widok i nie nagrywasz. No to już nagrywam. No nie nagrywasz, nagrywasz nas. No bo powiedziałeś, że może coś nagrasz. No ale zobacz, jak tu jest ładnie, daj mi ten telefon. Słuchajcie, że robimy jakąś muzyczkę. Ja nie wiem, to jest chyba jakaś impreza. Bo ja się mogę, się boję, że się przewrócę. Lepiej nie przewracaj, bo będziesz musiała aparat. To na mnie okropnie. Stoimy teraz tutaj w jakichś krzaczorach i nagrywamy mnie na tle mostu. O. Mało tego. Spóźniliśmy się 3 godziny na pociąg, bo tak Maja sprawdziła ten pociąg, ale ona będzie zła na mnie. Nie, ogólnie ja zazwyczaj dobrze takie rzeczy sprawdzam. Basza, musisz przyznać. No, zazwyczaj tak. Na jeden pociąg sprawdziłaś rzeczy. Taka chciałam być spontaniczna i nie wyszło mi. Ja nie jestem do tego stworzona. Ładny mościk, co? Co?
3-4. To jest najczęściej wypowiadane słowo na tym wyjeździe. A teraz Maja może się wykazać robieniem zdjęć. Czekamy na pociąg, który miał być 5 minut temu i nie ma go jeszcze. Ktoś gra na jakichś bębnach, dużo ludzi ogólnie. No na razie czekamy na pociąg i ogólnie jakaś już jestem taka. O! Idziemy po kokosa. Pan nam zaproponował, żeby wypić go na górze. Ale ja wiem, że on już zagadał z tą babką, co tam pracuje. Zrobię mu tą przyjemność. Już trochę tak lękiski zaczynam łapać. Więc wyhaczam takie rzeczy. Aha, mama. Mama Sita. Jak idę? Złapałem trop. Łyżeczka elegancka. Fajnie. This is our friend. Hi. He drove us all day. Cały dzień na zwiózku kolega. Okay, thank you very much. Bohomistuti. Witam serdecznie. Tutaj właśnie śpimy. Dojechaliśmy do Ella. Proszę. Tutaj śmimy. Takie mamy łoże. Nie w domku na drzewie tym razem, są ściany. Nie wiem z czego, ale są, wygląda jak dom, wygląda porządnie. Musimy po prostu być różnorodni, tak stwierdziliśmy. Tutaj mamy łazienkę. Zlewik. I kibelek. I lustro, które możemy się pokazać. Siema. A jaki duży prysznic w ogóle. Tak, i tu wszystkie prysznice są. Tak jak mamy w domu. Jak w domu. Odpływ liniowy, też czernice. Znaczy liniowy, punktowy tam jest. Ale ładne tutaj są, tak. Fajnie, co? Aha. Chcesz z mlekiem? Może wbijemy z mlekiem. No, ale najpierw spróbujmy bez mleka. Tak? Deczko cukru, daj. Ogólnie my nie schodzimy, ale Pasza stwierdził, że to wydobywa... Kilka gr... O, już. Wydobywa smak. Trzymasz? No. Trzymam. Boże, ale bardzo dziwnie trzymasz. Bo jestem wielki dziwny. Nie no, ta herbata jest taka w ogóle dla mnie tutaj. Ja uwielbiam taką herbatę. Mocna. Ja nie lubię żadnych owocowych, ani jakichś takich, nie wiem... Jakichś tam, nie wiem, orzeszkowych, czy tam, nie wiem. A mieszkasz na jakiej ulicy? Na Orzeszkowej. Nie, no mieszkam, właśnie. Tylko moi rodzice mieszkają. No właśnie. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Szkoda, że ich nie ma. Hejka. Wyszliśmy do Ella. Do miasta. Jest tu mocno Władysławowo. Dużo napisów po rosyjsku. Nawet wróciliśmy do takiej budy. Tutaj wzięliśmy to i to. To wiemy, że jest z grochem. Tak, tutaj robią to, co wczoraj kotu. Mieszanka horteksu i roti pocięte. Przyprawy różne takie. No i ogólnie jem to. To nie wiem, z czym jest. To jest podobno z grochem. Coś tam widać w środku?
Ziemniak, cebula. Nie mój klimat chyba. Już to spróbuję. Muzyczka typowa lankińska. Nie, no ja nie mogę tego. Nie, takie dziwne. Nie jest jakieś super ciepłe. W ogóle nie jest ciepłe. Tobie będzie smakować, mi tak średnio. Nie mój klimat. Gdyby było ciepłe, to by było lepsze. Ale fajnie się gryzie. Ma taką konsystencję w środku zakalcowatą. I intensywnie przyprawione. Tak, ostre. Nie wiadomo, co tam jest to ostrego. I tego ciasta jest tak dużo. Tutaj grube zakalcowate. A tutaj taka pikantnawa przyprawka. A to trochę jak zakalec pieroga. Zimno smażone na patelni pieróg z bardziej pikantnym farszem. Tak, i z tuńczykiem. I z tuńczyk w środku. No. Zatrzymaliśmy się tutaj, będziemy jeść cheese rotti i kotu rotti z jajkiem. To jest ten cheese rotti. To było z jakimiś warzywami. Pokaż na kamerę. A tu i trochę pyszniowy. Boże, przepraszam, topiony. Jak starek topiony to smakuje. Czy nie za ostry? Twojego jeża muszę zniszczyć. Bardzo dobre. Spróbujemy. To twoje jest troszeczkę ostre. Ale myślę, że dla ciebie to tak średnio ostre. Jakbym ktoś powiedział, że to jest makaron po prostu podsmażony, to bym uwierzył. No. No, dużo przypraw. Bardzo smaczne. Prawdopodobnie glutamina. Ale co tam? Roboty też robią te ornamenty z cebuli. Ale szczerze, to te warzywa wyglądają jak mieszanka horteksu jakiejś zupy. Ale powiem ci, że oni, że to tak wygląda. Bo oni, ja tu wszędzie widziałam, tam też. No nie wierzę, że to... Oni chyba po prostu tak cienko kroiły. Widziałam, że w knajpie zrobiliśmy wczoraj, te dziewczyny tak kroiły. No tak. Cieniutko. No serek por, topiony. Jakiś, co to jest? Por, marchewka. Tak. Palenie śmieci. Światło nosi się w sobie. Światło. Udaliśmy się do baru pełnego ludzi jak my, tęczowych. Nie, no żartuję, ale ogólnie no nie ma tu jakby miejscowych. Ale mieliśmy już ochotę po prostu usiąść, wzięliśmy sobie drina. Ja z takim arakiem kokosowym. A Michaś wziął z mojito, ale z... Mojito z papają. Z papają, tak. Paszyn marakuje. Z marakują. I zapytałem się jeszcze dla pewności, to jest świeża marakuja. Cześć. Dzień dobry. Co? Co to przyszedł do nas? Taki duży psicha? Duży psicha, takie przyszło. Tutaj mi główkę wystawił na początku. No co? No co? Pies barowy tak naprawdę. Pies barowy? No co ty chcesz? Co? Co?